Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Zestawy stroli na kanale u mnie pojawiały się rzadko, bo chyba jeden, może dwa, ale raczej jeden. Ale dzisiaj kolejny. Przygoda Poppy w balonie. Trolle zadebiutowały w roku 2020, no ale jeszcze może zanim to chyba ważne informacje trzeba podać. Mianowicie, w środku znajdziemy 250 elementów, 170 zł to jest cena katalogowa, ten zestaw jest jeszcze dostępny w Alto. I on skusił mnie po prostu swoim wyglądem, bo figurki troli są naprawdę unikatowe, z tego względu, że to nie są klasyczne minifigurki, tylko to są takie specjalne odlewy wszystkich bohaterów z filmu. Sam film oglądałem i był bardzo porąbany, ale sam balon też mocno mi się podoba. No i tutaj myślę, że jeśli chodzi o wygląd balonu, to mnie przekonało, żeby po ten zestaw sięgnąć, bo ja czasem lubię sobie właśnie sięgnąć do zestawów, które były dostępne jakiś czas temu, albo nadal są dostępne w ofercie, ale jakoś tak są to serie raczej zapomniane. Właśnie czasem lubię sobie wrócić do Lego Przygody, czasem lubię też wrócić sobie na przykład do troli, bo wydaje mi się, że to jest seria, która może zostać bardziej doceniona w momencie, kiedy te zestawy zostaną całkowicie wycofane i znikną ze sklepów i pewnie wtedy popyt może wzrosnąć, więc póki jeszcze one są, to korzystajcie, a ja idę otwierać pudło. W pudełku jest balon, a oprócz niego Poppy, Branch, Biggie oraz Mr. Dinkles. Moja pamięć zapamiętuje różne dziwne rzeczy, ale jeśli te trolle mają polskie imiona, to po prostu moja pamięć ich nie zarejestrowała. Chyba, że nie mają, ale sami dawajcie znać, jeśli wśród was są fani troli. No dobra, co mamy z drugiej strony? Z drugiej strony mamy zaprezentowane bardzo ciekawe elementy, bo ja pamiętam, że właśnie w zestawie z trollami podobały mi się te filcowe elementy oraz właśnie jakieś takie elementy ozdobne w postaci nutek, klucza wiolinowego i tak dalej. No i tutaj też coś takiego znajdziemy. I tak jak mówiłem wcześniej, naprawdę świetne jest to, że dzięki tym zestawom możemy zebrać bardzo niestandardowe figurki i to jest największa wartość tej serii, chociaż elementów tutaj też takich ciekawych znajdziemy naprawdę sporo i właśnie pod tym kątem zastanawiam się, dlaczego ta seria nie zrobiła jakiejś naprawdę dużej furory. No dobra, jeśli chodzi o zawartość, to znajdziemy elementy, które posłużą nam do złożenia balona, no i mamy tutaj takie cztery kawałki, które jak sobie połączymy, to rzeczywiście uzyskamy balon. Mamy takiej wielkości arkusz naklejek, a oprócz tego jeszcze taki jeden woreczek, w którym znajdziemy właśnie te elementy dekoracyjne. No i zobaczcie, co tutaj się znalazło. Jakieś babeczki i właśnie wcześniej wspomniane nuty, klucze wiolinowe i tym podobne elementy. A tak prezentuje się instrukcja. No dobra, idę zmontować balon i zaraz do was przylatuję. Na pewno ten zestaw ma w sobie coś magicznego i fani takich klimatów hipisowskich też powinni być zadowoleni, no ale może omówimy sobie to wszystko za chwilę, bo wezmę chyba te figurki na bok i zobaczymy, jak przede wszystkim prezentuje się balon, a następnie pooglądamy sobie tę mniejszą konstrukcję, a może zrobimy na odwrót, może najpierw zobaczymy, co to właściwie jest, a potem zobaczymy, jak balon wygląda w pełnej krasie. No dobra, sam do końca nie wiem, co to jest, ale ta konstrukcja umożliwia nam otwieranie jej w ten sposób. No i tutaj, kiedy sobie ją otworzymy, mamy schowany piorun. No i naturalnie można sobie ten piorun wziąć, jakiejś minifigurce wsadzić w rękę. Mamy tutaj też kilka chmurek, które zostały ozdobione kluczem wiolinowym czy też nutką, a tutaj znajduje się flet. No i z drugiej strony znajdziemy jeszcze taką naklejkę, a w tym miejscu mamy pokrętło, które umożliwia nam ruszanie tym akslem. Szczerze mówiąc, nie wiem, po co te funkcjonalności tutaj są wrzucone, ale okej, jest to jakieś uzupełnienie zestawu, natomiast najbardziej interesuje mnie balon i właśnie jemu poświęcimy zdecydowanie dłuższą chwilę.
Po pierwsze, sam balon. On jest zbudowany w większości z takich czterech dużych elementów, które tworzą zdecydowanie większą część jego powierzchni. Ale tutaj mamy naprawdę bardzo ładnie zadrukowanego Disha. No zerknijcie na niego, jak on wygląda fantastycznie. Mamy tutaj taki wielki, szeroki uśmiech. Są kolorowe kwiaty. No i tak jak mówiłem, w klimatach hipisowskich idealnie ten element się odnajdzie. Tutaj mamy jeszcze zdobienia w postaci różnych kwiatków, które również pojawiają się na samej górze. Natomiast jeśli chodzi o kosz, no to on wygląda w ten sposób, ozdobiony kwiatkami z każdej strony, tyle że te kwiatki już nie są nadrukami, a naklejkami i tych też jest więcej, no bo mamy tutaj całą aparaturę, która znajduje się na tym dość sporym tajlu i tam rzeczywiście ta naklejka całkiem sensownie się odnajduje. No i tu jeszcze znajdziemy taki ekran, na którym z kolei możecie zobaczyć, o może w ten sposób pokażę, bo tak nie będzie łapać ostrości, na którym znajdziemy parametry balonu, no i tutaj mamy też takie jakby ni to skrzydła, ni to stateczniki, które są w kształcie serduszek. Na pokładzie też znajduje się trochę akcesoriów, mamy butelkę, kubek, babeczkę, którą właściwie ja tam umieściłem, bo jeden z troli miał ich nadwyżkę. No i tutaj jeszcze znajduje się taki pojemnik, czy też właściwie skrzynka, a w środku znajdziemy jeszcze kolejne akcesoria w postaci serduszka czy kwiatka, które możemy też naturalnie wpinać trolom we fryzurki. No i jeszcze tak dodatkowo znajduje się tutaj taka drewniana micha, która jest podczepiona i tutaj ona będzie służyła po prostu jako dodatkowy element pokładu. I to właściwie tyle. Pora w takim razie przyjrzeć się, jak wyglądają figurki troli. A przed wami Poppy, Branch, a tutaj mamy Bigiego, który na plecach ma Mr. Dinklesa. No i jeśli chodzi o Mr. Dinklesa, to może w ogóle od niego zacznę, bo zobaczcie, to jest postać złożona z dwóch elementów główki, ale nadruk na tej jego głowie jest tak totalnie odjechany, idealnie pasuje do tego wielkiego hipisowskiego Disha, jeśli chcecie zrobić coś takiego, co ma pokazywać bardzo kolorowe sny. Po spożyciu na przykład dziwnego pochodzenia Tic Taców, to idealnie właśnie ta postać się tam odnajdzie. No ale jeśli chodzi o samego trolla, on też wygląda przeuroczo. Zobaczcie, ma bardzo ładne włoski, które są jeszcze zwieńczone babeczką. Tutaj z kolei mamy dekorację w postaci serduszek. Cały jego wielki kawał ciała, który jest połączony z głową, naprawdę wygląda przeuroczo. No i myślę, że pozostałe trolle też są bardzo ciekawe, no bo zerknijcie tutaj. Mamy fryzurkę, która ma dziurę i w tym wgłębieniu mamy schowaną lornetkę. No i znowu dekoracja w postaci serduszek, szeroki uśmiech, krótkie, nieruchome nóżki, bardzo ładnie ozdobiony torsik. No i na końcu mamy Poppy, która jeszcze tutaj jest wyposażona w taką jakby mandolinę, jest ubrana w sukienkę i znowu fryzurka bardzo ładnie wygląda i naprawdę jeśli chodzi o figurki troli, to wydaje mi się, że one w przyszłości może okazać się, że będą bardzo wartościowymi figurkami, więc warto może sięgnąć po trole, póki są dostępne, póki te zestawy jeszcze nie zniknęły z rynku i po prostu kosmicznie nie podrożały. Zestawy z troli mogą być bardzo fajną alternatywą dla choćby serii LEGO Friends, ale w ogóle wydaje mi się, że to są dostawcy naprawdę ciekawych, unikatowych części, a przede wszystkim jeśli chodzi o naprawdę niestandardowe figurki, to tutaj znajdziecie ich całą masę i często jest tak, że jak jakaś seria LEGO średnio się sprzedaje, to nagle po jakimś czasie można zdawać sobie sprawę, kurczę, to naprawdę była seria, która przyniosła coś fajnego. I tak zdecydowanie jest z trollami. Akcesoria i figurki naprawdę są świetne. I to, co powiedziałem wcześniej, jest istotne. Warto serią się zainteresować, dopóki nie zacznie znikać z rynku i dopóki te zestawy nie zaczną drożeć. Bo czy tak będzie? Nie wiem, ale może właśnie warto pomyśleć o tym wcześniej, bo potem możemy jedynie obejść się smakiem. W każdym razie warto kilka zestawów z troli mieć w swoich kolekcjach, bo mimo wszystko one są na swój sposób bardzo unikatowe. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!